Cześć wszystkim i witam na moim kanale o podróżach. Dzisiaj odbędziemy bardzo długi lot powrotny do domu do Polski po długiej podróży dookoła Australii i Nowej Gwinei. Polecimy z wysp Salomona Embraerem 190 obsługiwanym przez Qantas do Brisbane w Australii. Następnie Airbusem A380 obsługiwanym przez linię Emirates do Dubaju. Następnie Boeingiem 777 do Warszawy. Na koniec Embraerem 175 obsługiwanym przez polskie linie lotnicze lot do Katowic. Połączenie trwało 31 godzin, a pokonaliśmy 19 tysięcy kilometrów. Zapraszam na film. Port lotniczy Honiara to międzynarodowy port lotniczy znajdujący się na wyspie Guadalcanal, w odległości 8 km od Honiary, stolicy państwa Wyspy Salomona. Jest to jedyne lotnisko międzynarodowe tego kraju. Wyspy Salomona to niewielki wyspiarski kraj znajdujący się w archipelagu o tej samej nazwie w południowo-wschodniej Oceanii. Najbliższymi dużymi państwami, poza innymi małymi i wyspiarskimi, są Papua Nowa Gwinea oraz leżąca 1700 km w linii prostej Australia. Wyspy Salomona składają się z około 900 wysp. Nawet mieszkańcy nie są w stanie poznać choćby połowy z nich. Dziś polecimy z australijskimi liniami Qantas.
Linie lotnicze Qantas są narodowym przewoźnikiem australijskim i drugą najstarszą na świecie cywilną linią lotniczą. Istnieje od roku 1920. Obecnie przedsiębiorstwo dysponuje niemal 200 samolotami. Linie lotnicze Qantas latają do 40 destynacji, w tym 20 lotnisk międzynarodowych w 14 krajach na 6 kontynentach. W 2009 roku linie Qantas zostały wybrane najlepszym przewoźnikiem na świecie w prestiżowym w dorocznym raporcie firmy Skytrax zajmującej się rynkiem lotniczym. Ostatnio australijskie linie lotnicze Qantas w wyniku błędu przez 8 godzin sprzedawały pasażerom bilety na lot w pierwszej klasie w bardzo zaniżonej cenie. Średnio była ona o 85% niższa niż zwykła cena za takie połączenie. Port lotniczy Brisbane to nowoczesny międzynarodowy port lotniczy położony 12 km na północny wschód od ścisłego centrum Brisbane. Jest największym portem lotniczym w Queensland i trzecim co do wielkości w Australii. Brisbane obsługuje 44 połączenia we wszystkich regionach i terytoriach Australii. W tym roku obsłużyło ponad 20 milionów pasażerów. Tu przesiadam się do Airbusa A380 linii Emirates. Przesiadka przebiegła łatwo i bezstresowo dzięki rękawowi i potrwała tylko kilka minut. Linie lotnicze Emirates są własnością rządu Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Powstały w październiku 1985 roku. Wielokrotnie nagradzane w konkursach na najlepszą linię lotniczą świata. W 2022 roku otrzymała 3 nagrody w konkursie Skytrax World Airline Awards za najlepszą klasę ekonomiczną na świecie, najlepszy catering w klasie ekonomicznej na świecie oraz po raz 17 z rzędu najlepszą na świecie rozrywkę pokładową. Pierwszy lot odbył na trasie Karachi-Bombaj, a w lipcu 1987 roku linie dotarły do Europy. Pierwszym lotniskiem, na którym wylądował w Europie samolot Emirates, był Londyn Gatwick. W połowie 1990 roku przewoźnik zainaugurował pierwsze rejsy z Azją Południowo-Wschodnią. Aktualnie swym zasięgiem linie obejmują cały świat, w tym i polskie lotnisko w Warszawie. Są jednym z najważniejszych i największych międzykontynentalnych przewoźników, najszybciej się rozwijających, a przy tym i najbogatszym na świecie. Swój sukces Emirates zawdzięcza swobodnemu dostępowi do taniego paliwa, brakowi restrykcji biznesowych i środowiskowych, jakie panują w Europie, oraz turystyczno-biznesowemu rozwojowi Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Według serwisu internetowego Sky służącego do rezerwacji lotów, na pokładzie samolotów Emirates pasażerowie mają rozrywkę w zasięgu ręki. Mogą być na bieżąco z wiadomościami ze świata, oglądać na żywo wydarzenia sportowe, dzięki zewnętrznym kamerom śledzić lot samolotu, dzięki pokładowemu Wi-Fi być w kontakcie z ziemią, korzystać z 2000 kanałów rozrywki, telewizji na żywo, filmów i gier. W pierwszej klasie pasażerowie rozkoszują się kuchnią dorównującą najlepszym restauracjom świata. Klasa biznes gwarantuje do wyboru równie wyśmienite i zdrowe dania oraz darmowego szampana, koktajle i napoje. W obu klasach dania serwowane są na chińskiej porcelanie z ekskluzywnymi sztućcami. Dodatkowo korzystający z pokładowego saloniku mogą się delektować przekąskami, koktajlami, mocnymi alkoholami oraz gorącymi i zimnymi napojami. Oprócz posiłków pasażerowie klasy ekonomicznej mają do dyspozycji szeroki wybór bezpłatnych napojów, w tym i alkoholowych, a szampana linie oferują im w przystępnej cenie. Menu pokładowe zmienia się co miesiąc. Na życzenie linie przygotują specjalne posiłki dla dzieci, wegetariańskie bądź dietetyczne. Linie mają w swej karcie szeroki wybór najlepszych win świata. Flota Emirates liczy ponad 200 samolotów, a linie są największym na świecie operatorem Airbusa A380 i Boeinga 777. Samolot Airbus A380 jest największym samolotem pasażerskim, jaki kiedykolwiek wyprodukowano, z miejscem dla 615 pasażerów w konfiguracji dwuklasowej i ponad 550 m2 powierzchni użytkowej na dwóch pokładach.
Podczas każdego lotu A380 na pokładzie znajduje się do 24 członków załogi Emirates. W 2023 roku Emirates, największe międzynarodowe linie lotnicze na świecie, świętowały 15-lecie eksploatacji Airbusa A380. Obsługując połączenia do 50 miejsc na całym świecie, Emirates są największym przewoźnikiem posiadającym w swojej flocie 116 tych kultowych maszyn. Według serwisu dla pilota. Kiedy A380 po raz pierwszy zaczął przewozić pasażerów w roku 2008, wiele lotnisk musiało zmodernizować swoje pasy startowe i rękawy lotnicze. Spowodowane było to niezwykłą wagą tego samolotu, sięgającą nawet 575 ton. W klasie pierwszej A380 dostępnych jest 14 całkowicie wydzielonych prywatnych kabin, w których goście mogą cieszyć się doświadczeniem zbliżonym do podróżowania prywatnym odrzutowcem. Pasażer może wybierać własne godziny posiłków i snu, w każdej chwili może zamówić wykwintną kolację. Niedaleko kabin znajduje się prysznic, a także salonik pokładowy. A380 Emirates może przewieźć do 20 tysięcy kilogramów bagażu. Ogromna pojemność ładunkowa samolotów A380 oznacza również, że mogą one przewozić wiele towarów przeznaczonych na eksport. A380 to jeden z najdłużej latających samolotów na świecie, który między startem a lądowaniem może pokonać nawet 15 tysięcy kilometrów. Emirates A380 jest napędzany 4 silnikami Engine Alliance, które zapewniają ponad 130 tysięcy kilogramów mocy startowej na skrzydle, co odpowiada około 2500 samochodom. Każde z 22 kół składających się na podwozie A380 wytrzymuje ciężar około 26 ton, co odpowiada nieco ponad 1,5 w pełni załadowanej przegubowej ciężarówki. Dzięki temu samolot jest w stanie wykonać obrót o 180 stopni na szerokości 56,6 metrów. Niedawno firma Airbus ogłosiła zakończenie produkcji tego wspaniałego samolotu ze względu na brak zamówień na rzecz mniejszych, bardziej ekonomicznych samolotów. Jeszcze w 2021 roku ostatni Airbus A380 został dostarczony liniom Emirates, po czym produkcja została zakończona, co miało zwiastować koniec ery Super Jumbo. Jednak A380 nie chce zostać zapomniany, a odrodzenie lotnictwa komercyjnego przywraca go do życia. Global Airlines, brytyjski start-up, buduje całą flotę Airbusów A380. W 2021 roku ostatni Airbus A380 został dostarczony firmie Emirates. Port lotniczy Dubaj to jeden z największych portów lotniczych świata. W 2019 roku obsłużył on ponad 86 milionów pasażerów, dzięki czemu było to 4 najbardziej ruchliwe lotnisko na świecie i jednocześnie 1 pod względem obsłużonych pasażerów na trasach międzynarodowych. Lotnisko DXB położone jest niecałe 10 km od Dubaju. Niewątpliwą ciekawostką jest fakt, że terminal 3 lotniska Dubaj jest 2 największym budynkiem świata pod względem powierzchni. Na jego terenie znajduje się wiele punktów gastronomicznych, specjalizujących się w kuchni z całego świata, sklepy oraz wypożyczalnie samochodów. Podróżni mają też na terenie portu dostęp do serwisu internetowego Global Link oraz płatnych kiosków internetowych. Lotnisko Dubaj posiada bogatą ofertę sklepów, usług i udogodnień, które z pewnością umilą Ci czas oczekiwania przed odlotem. Lokali gastronomicznych jest aż kilkadziesiąt, dzięki czemu niewątpliwie znajdziesz coś dla siebie. W terminalach lotniska Dubaj znajdują się sklepy odzieżowe i obuwnicze, drogeria, jubiler i księgarnia, sklepy ze sprzętem sportowym oraz z elektroniką, a także zegarmistrz i cukiernia. Port lotniczy DXB to także miejsce, w którym możesz się zrelaksować, do wyboru masz lotniskowy hotel, spa, a także luksusowe loże oraz basen. Nie sposób nie wspomnieć o darmowym Wi-Fi, kantorze wymiany walut, centrum biznesowym, prysznicach oraz udogodnieniach dla osób z niepełnosprawnościami. Lot z Brisbane do Dubaju trwał 14 godzin. Był komfortowy, podano 3 gorące posiłki z winem i po długim locie wyszedłem wypoczęty. Po dość długim transferze na inny terminal kolejką do samolotu przewieziono nas autobusem. Lot z Dubaju do Warszawy liniami Emirates na pokładzie Boeinga 777 to komfortowe i przyjemne doświadczenie.
Średni czas lotu wynosi około 5 godzin i 45 minut. Lot EK-179 startuje z międzynarodowego lotniska w Dubaju o godzinie 8:10 czasu lokalnego i ląduje na lotnisku Chopina w Warszawie o godzinie 12:15 czasu lokalnego. Serwowane są dwa wysokiej jakości posiłki, które zadowolą nawet najbardziej wymagających smakoszy. Podawane są napoje także alkoholowe. Stewardesy są przemiłe i uczynne, w większości na tej trasie mówią po polsku. I trudno oderwać od nich wzrok. Lądując w Warszawie wita nas olbrzymi baner reklamowy z igą świątek. Na lotnisku Chopina jak zwykle 13 plenum spółdzielni Zenum. Ale zawsze jest cudownie jest wracać do Polski po wielu miesiącach pobytu w dziczy. Lotnisko Chopina w Warszawie to największe lotnisko w Polsce i jedno z najważniejszych w Europie Środkowej. Otwarte w roku 1934. Położone jest zaledwie 10 km od centrum miasta, co czyni je łatwo dostępnym zarówno dla mieszkańców stolicy, jak i turystów. Lotnisko przeszło znaczącą modernizację, dzięki której udało się zwiększyć jego pojemność i zapewnić pasażerom wygodniejsze i bardziej nowoczesne warunki podróży. Lotnisko oferuje różnorodne usługi i udogodnienia, kilka restauracji i sklepów. W przyszłości rozbudowane za 2,4 miliarda złotych lotnisko Chopina ma mieć możliwość przyjęcia blisko 30 milionów podróżnych. Może działać nie dłużej niż do 2035 roku. Wcześniej ruszyć powinien proces przenoszenia ruchu lotniczego do CPK. Osobiście bardzo mi będzie brakowało lotniska Chopina i nie wiem, jak zmieni się czas dojazdu i o ile więcej wzrośnie całkowity koszt podróży. Lotnisko Wojciecha Korfantego w Katowicach, znane również jako Katowice Pyrzowice, jest jednym z największych regionalnych portów lotniczych w Polsce. Lotnisko znajduje się daleko we wsi Pyrzowice, aż 33 km na północ od centrum Katowic. Lotnisko posiada 3 terminale, które obsługują zarówno loty krajowe, jak i międzynarodowe, głównie budżetowych linii lotniczych. Pas startowy to jeden z najdłuższych lądowisk w Polsce, o długości 3200 metrów. Na lotnisku znajdują się skromne sklepy, restauracje, salonik Business Lounge oraz usługi takie jak Meet i Assist, które oferują priorytetową odprawę i transport do samolotu. Lotnisko stale się rozwija i wciąż bije rekordy obsługi pasażerów, a w pierwszym kwartale 2025 roku planowane jest otwarcie nowego hangaru dla samolotów lotnictwa ogólnego. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że spodobał Ci się mój film. Jeżeli tak, to zasubskrybuj mój kanał i zostaw komentarz.